To jedno z najbardziej intrygujących pytań, które można sobie zadać. Ile to jest wystarczająco dużo? Jaką sumę zarobków, bogactwa uznałbym za wystarczająco dużą? A ty jaką sumę wskażesz? Znana jest taka anegdotka opowiedziana przez Kurta Vonegata. Kurt Vonnegut spotkał się razem z Josephem Hellerem w domu pewnego milionera. Vonnegut zapytał Hellera, Słuchaj, jak to jest mieć świadomość, że człowiek, w którego domu jesteśmy, zarabia w jeden dzień więcej niż ty zarobiłeś za wydanie paragrafu 22. Tak na marginesie tylko paragraf 22 to najbardziej znana książka Hellera. Co odpowiedział Heller? Heller powiedział, ja mam coś, czego on nigdy nie będzie miał. Ja mam wystarczająco dużo. Heller wiedział, ile to jest dla niego wystarczająco dużo. A ty wiesz? Spróbujmy zrobić sobie mały eksperyment myślowy. Idea jest bardzo prosta. Proponuję ci układ. Jeżeli zgodzisz się na to, by nie zarabiać do końca swojego życia, od dzisiaj zaczynam ci płacać na konto sumę, jaką dzisiaj określisz. Jak wymyślisz, że to będzie 100 tysięcy, to dostaniesz 100 tysięcy. Jeżeli myślisz 200 tysięcy, to 200 tysięcy. Ale uwaga, tutaj jest pewien haczyk. Haczyk polega na tym, że taką ofertę składam nie tylko tobie, ale też pięciu innym osobom. Z tej oferty skorzysta tylko ta osoba, która wpisze najniższą sumę. Czyli nie mogę sobie wymyślić milionowych dochodów, ale jednocześnie nie mogę zejść poniżej pewnego minimum, które uważam za wystarczająco wysokie. Przeprowadzając taki eksperyment myślowy, tak naprawdę, Pokazuje, ile to jest dla mnie wystarczająco dużo. Jaką sobie wpisaliście? Myślenie o tym, ile dla nas byłoby wystarczająco dużo, wydaje mi się być dość fajnym, ożywczym pomysłem. Następnym razem opowiem, dlaczego to nie zadziała. Dlaczego ludzie wydają się być nienasyceni. A na razie, póki co. Z tym Was dzisiaj zostawiam.